Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Rozpocznę od gratulacji dla trenera gospodarzy. On na pewno wygrał zespół lepszy w dzisiejszym spotkaniu. Widzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie, bo jechaliśmy do rozpędzonego zespołu. No, świetne wyniki na wiosnę. Widać, że zespół gra, wygrywa, strzela dużo bramek i wiedzieliśmy, że przy tym nas trudne spotkanie. Tak jak powiedziałem, wygrał zespół lepszy w dniu dzisiejszym, zasłużenie. Mimo tego, że przegraliśmy 2-0, chciałem tutaj wyróżnić naszego bramkarza juniora, który ostatnio bronił nas, Rafała Sumskiego, który uważam, że zagrał dobre zawody i pomógł nam skończyć ten mecz takim rezultatem, jaki się skończył. Miło jest przejść na taki obiekt, na taką płytę i grać na takich boiskach. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Obiekty jak w Siedcach, jak w Puławach, jak w Suwałkach. Rośnie nowy obiekt w Tarnobrzegu, jak buduje się trybuna w Stalowej Woli, jak Mielec pewnie wejdzie, który ma piękny, nowoczesny stadion. A u nas w Tarnowie niestety jesteśmy w głębokim marazmie. Od lat się choćby nie możemy doprosić jakieś boisko ze suszą trawą. No nie ma tego w Tarnowie, co myślę, że powinno być, bo to jest standard. Jak widzimy obiekty oświetlone, boczne płyty, to łezka wokół się kręci. No dzisiaj ponownie takie eksperymentalne ustawienie tego zespołu, ale jak Państwo widzieliście, do przerwy mieliśmy kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki i wręcz przeciwnie, po przerwie zespół Unii miał doskonałe dwie sytuacje, gdzie dobrze wybronił Jacek Kozaczyński. Graliśmy do końca konsekwentnie, wiedząc, że zespół Unii na pewno nie podda się, nie odda tego meczu bez walki. Pełne zaangażowanie, ambicja tych chłopców tak samo wynikała z tej gry, którą żeśmy razem z Krzyśkiem obserwowali. No ale znaleźliśmy tutaj możliwość na zagranie właśnie tej piłki prostopadłej. Uważaliśmy, że tutaj jest ta broń i to w dzisiejszym meczu naprawdę wyglądało dość przyzwoicie. Szkoda z tej skuteczności, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, że czy Bartek bramkę zdobył, czy zadebiutował Piotrek Antoszczuk. Wiem, że tutaj kibice Sportu Siedlce w szczególności chcieli, żeby ten chłopak zadebiutował kolejny wychowanek tego zespołu. My dopisujemy sobie te trzy punkty i cel, który sobie gdzieś razem wspólnie z Krzyśkiem obraliśmy, to proszę Państwa, jest to, żeby oczywiście Pogoń dołączyła do górnej tabeli. No, na razie jesteśmy w tej górnej tabeli, a drugi zespół przede wszystkim, żeby się utrzymał w tej czwartej lidze spokojnie. Fajnie chłopcy grają tutaj, to ta gra od skrzydeł, myślę, że pan trener też by potwierdził, że no, gdy nas widział pewnie pół roku temu, mieliśmy ogromny problem z pokonaniem zespołu z Tarnowa. Wiemy o tym, że zespół z Tarnowa miał tam swoje problemy, bo wiem, że tam pismo, które tam czytali przed meczem, więc tam przegraliśmy panowie 3-1, tak? Tutaj wygraliśmy 2-0 i naprawdę fajna, skuteczna gra tutaj tego zespołu. Na pewno ten zespół idzie do przodu, widać to progres. Myślę, że kibice są przede wszystkim na meczach w Siedcach zadowoleni. Dzisiaj dużo kibiców. No, dzięki, że przyszliście panowie. Dziękujemy wam za tą rundę, że nas wspieraliście, byliście. Ja ze swojej strony również dziękuję za te zaufanie, które zarząd mi tutaj obdarzył. Praca, myślę, że jest też widoczna tych chłopców. Bo oni naprawdę do każdego meczu podchodzą z pełnym zaangażowaniem, pełną ambicją. Jak widzicie, jeżdżą na dupach, za przeproszeniem, starają się, grają do końca. Tak jak mówiliście, że jak zdobyliśmy jedną bramkę, to już tam broniliśmy. No, otwarcie gramy, no, trochę lepiej. Debiutują młodzi chłopcy, którzy tutaj ze szkółki, zresztą jest pan trener, koordynator, cieszy się, uśmiecha, no bo to jego też gdzieś mozolna praca tutaj wchodzi. Z nami jeszcze pracował przede wszystkim jeszcze Maciej Konusiewicz w tamtej rundzie, więc jemu też trzeba podziękować, bo też ogromny wkład. Trener Soćko, który nas tutaj zdopingował do dobrego podejścia tej nowej metody.